Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Art and Life w ten piękny, słoneczny, niedzielny dzień. Jak widzicie, ja dzisiaj tutaj tak artystycznie, jak zawsze, na zielono. Może nie jak zawsze, jak na zielono, ale akurat dzisiaj na zielono, ponieważ dzisiaj będę Wam pokazywała, jak można namalować las właśnie w kolorze zielonym. Już za chwileczkę podam Wam, pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Proszę, może tak przybliżę. O, właśnie. I taki obraz będę chciała Wam pokazać, jak się go maluje krok po kroku. Oprócz tego powiem Wam, żeby było tak trochę bardziej urozmaicone, jak odróżnić porcelanę od fajansu, w jaki sposób, i może pokrótce Wam opowiem, skąd wzięła się porcelana, ale tak nie za długo. Zatem, moi kochani, przygotujcie się i zaczynamy. Ale wiecie co, jest ze mnie okropna gapa, bo zapomniałam po prostu zapytać, czy napijecie się ze mną kawy z jakiejś fajnej filiżanki albo fajnego kubka. No i koniecznie musicie zasubskrybować, zalajkować mój kanał, bo inaczej to nie będziecie na bieżąco. A poza tym jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak działa na nas kolor zielony. No to już w tej chwili możemy zaczynać. Przygotujcie się. Przygotowałam już sobie tutaj bazę, czyli tak naprawdę papier. Obłożyłam, zabezpieczyłam taką washi tape. Gdzie takie washi tape można kupić? Już tutaj wspominałam w ostatnim odcinku, że można je kupić w sklepie Teddy. Koszt dosłownie 3 zł, no ale one są takie dosyć krótkie. Będziemy potrzebować dzisiaj takiego pędzla. Tu mam taki zwykły pędzel, kupiony bodajże w Castoramie, czy tam gdzieś w jakimś zwykłym sklepie. On jest po to, żeby po prostu szybciej namoczyć powierzchnię papieru. Będę również potrzebowała pędzelka takiego jak też poprzednio, mniej więcej taki pędzelek. Tutaj nie wiem, jaki jest dokładnie rozmiar, ale 3×4. 3×4. Na pewno jeszcze ten. Troszeczkę jest zajechany, ale no cóż, dobry. Taki jeszcze malutki pędzelek do zrobienia szczegółów. Taki 0,10. No i jeszcze jeden, który zastępuje tak zwanego mopa. Ten pokazywałam także na poprzednim filmiku, więc odwołuję, jeśli nie oglądaliście. Będę korzystała z palety Ładoga, to są farby akwarelowe, i najprawdopodobniej użyję zieleni, szmaragdowej zieleni, takiej żółtawej zieleni i czarnego oraz tych odcieni niebieskiego, ponieważ lubię bardzo mieszać farby ze sobą i eksperymentować. Więc co, zabieramy się do pracy. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj chciałam pokazać również farby akwarelowe, za pomocą których namalowałam obraz referencyjny, czyli ten, do którego będziemy się odnosić i będziemy go malować. Jeszcze raz tutaj spróbuję pokazać Wam. O, to jest ten. I coś takiego stworzymy. Nie mówię, że będzie identycznie, ale będzie bardzo podobnie w tym klimacie. I do tego użyłam tych też
właśnie tej zieleni szmaragdowej, takiej żółtawej zieleni i zieleni, no i oczywiście takiego, tutaj czy chyba bodajże to jest czarny, więc z tego też będę korzystała. Zamoczę pędzel w wodzie. Nadmiar odsączę, tego nie widać, ale mam tylko jeden telefon do wykorzystania. Maczam tutaj w wodzie i elegancko robię taką kąpiel wodną. Nie za dużo, żeby mi się za mocno ten papier nie odkształcił. Jeszcze może raz, może bardziej tutaj w tych górnych rejonach, dlatego że zajmę się niebem, malowaniem nieba. Moi drodzy, zamoczyłam pędzelek. Ten taki trochę zajechany. Wy, jak chcecie, możecie użyć innego. Teraz biorę sobie kolory niebieskie i mieszam je. Spójrzcie. No. To jest dość intensywny kolor, ale ja mogę go troszeczkę rozpuścić z tą dużą ilością wody. Można tutaj zrobić jeszcze dodać więcej, ale teraz będę nakładała tym pędzelkiem i będę robiła niebo, góry w tym stylu. Może jest to troszeczkę takie za bardzo niebieskie, więc pokuszę się o ten duży może pędzel i je lekko rozmyję. Troszkę, nawet podoba mi się to, więc zostawię. Ale jeszcze tutaj nie mogę się rozstać. Wzięłam taką zieleń szmaragdową, żeby zrobić takie odcienie. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego etapu. Tutaj no, ja nie prostowałam tego obrazka pod żadną książką. Jedynie, bo nie mam czasu po prostu na to, jedynie tutaj przymocowałam takimi tą washi tape tutaj do stołu, żeby ona mi się nie ruszała i po prostu ją trochę rozciągnęłam, tą kartkę. No, będę musiała sobie z tym poradzić. Tu przygotowałam sobie taki kawałek papieru, żeby móc sprawdzać kolory, jakie będę mieszała. W tej chwili spójrzcie, mamy tu takie fajne, porobiły nam się takie fajne jakby odcienie. Można sobie tutaj wyobrazić, że jest to fragment właśnie lasu we mgle, ale potrzebowałabym, żeby zaznaczyć wierzchołki drzew. Do tego celu wezmę sobie tutaj tą zieleń, taką zieleń, bo tutaj tu akurat jest taka zieleń szmaragdowa, ale tu jest taka zieleń, więc wezmę sobie ten kolorek. To jest ten. Tu w palecie też jest zaznaczone, że to jest, widzicie, może bardziej to jest. Nie, raczej to, znaczy to jest taka żółtawa zieleń, aczkolwiek no ja nie widzę tutaj, żeby ona była żółta, ale tak napisali, więc musi tak być. Maczam pędzel, albo wiecie co, chociaż w sumie to nie jest mój taki pędzel, którym zawsze maluję.
ale spróbuję tym zrobić. Gdzieś jak zwykle mi się zapodział, już gdzieś mi znikł. Więc tak, wezmę ten pędzelek, troszeczkę sobie tutaj naleję wody. No to by się zgadzało. To by się zgadzało, ten kolor. Może jeszcze więcej wody, żeby bardziej... Chodzi o to, żeby bardziej rozcieńczyć. No i robimy sobie tu na wierzchołku. To już zrobiłam, delikatnie. Akwarela jest bardzo subtelna. Tu jeszcze może dodam. Nie wiem, jak wolicie, czy żeby to były bardziej takie ostre te wierzchołki, czy bardziej takie miękkie, ugładzone. Oczywiście to zależy od Was. Jaki stworzycie krajobraz, taki będziecie mieć. Teraz połączyłam turkusową zieleń z czarnym i znów będę robiła wierzchołki. Tym razem zwykła zieleń z czarnym. Tutaj będę robiła te wierzchołki. Kręcenie filmu i malowanie jest niestety dosyć utrudnioną sprawą, ponieważ no, nie mogę jakby przyjąć tej pozycji, która jest dla mnie najbardziej wygodna. Niestety oddaję słychać zabawę mojej córeczki. Dzisiaj została w domu, ponieważ jedna się przeziębiła. No ale tym sposobem nie mam troszeczkę więcej czasu, bo nie muszę jej dowozić do szkoły. Więc korzystam z tej okazji. Zrobię takie troszeczkę wyższe wierzchołki, żeby później móc zrobić takie gałązki, żeby to wyglądało dosyć naturalnie. Spójrzcie, jak to się robi. Dosyć łatwe. Dodam jeszcze tutaj troszeczkę więcej czarnego, takich ciemniejszych elementów. Tutaj dodaję jeszcze czarnego, żeby wydawało się bardziej takie mroczne. Ale teraz dodam jeszcze tutaj troszkę takich ciemniejszych elementów. I przy okazji będę robiła choineczki. Kocham choinki. Choinka kojarzy mi się naprawdę z czymś takim fajnym, z radością, szczęściem, przepraszam. Z rodziną, a ja jestem osobą bardzo rodzinną. Zrobię jeszcze tutaj takie mocniejsze elementy. Przepraszam, że nie będzie wszystkiego widać dokładnie, co robię, ponieważ zasobność, pojemność mojego telefonu jest niestety ograniczona. Muszę troszeczkę usunąć z przestrzeni mojego telefonu stare filmy. Wtedy może będzie zdecydowanie więcej przestrzeni na nowe rzeczy. Tak więc będę ucinała, żeby móc Wam pokazać najważniejsze rzeczy. Najważniejsze elementy.
ale tutaj przyciemniam, żebyście wiedzieli. To jest czarny, dodaję czarnego, czarny kolor, sam czarny. No i teraz ponownie robię te wierzchołki. Tutaj będę starała się już robić takie gałązki. Planuję zrobić kolejny film, ale tym razem będzie to coś bardziej kolorowego. Pokażę Wam już na samym końcu, ponieważ ostatnio malowałam na zlecenie 4 pory roku w akwareli. Będę chciała zrobić z Wami ten projekt jeszcze raz, ponownie. Kierowałam się oczywiście własną intuicją, ale zdjęcia referencyjne do tego projektu znalazłam w starym kalendarzu. Jak wiecie, kocham góry, dlatego też kalendarz mój był praktycznie z górami i góry były pokazane z perspektywy różnych pór roku. Myślę, że obraz, który namalowałam, spodoba się Wam, ponieważ jest bardzo wesoły. Nie jest taki mroczny jak ten, ale wydaje mi się, że on bardziej pokazuje moją naturę, ponieważ ja jestem dość wesołą, nawet dość wesołą. Ja jestem po prostu wesołą kobietką. Radosną. Wziąłem teraz taki mniejszy pędzel i postaram się zrobić takie bardziej już ostrzejsze zarysowania. Nadmiar wody sprowadzę. Bo troszeczkę jest to za mocne, więc dodam trochę wody. Bo tutaj jest tak, że jeśli coś wydaje nam się zbyt intensywne, to w odpowiednim czasie możemy odprowadzić ten nadmiar wody, o ile nam się uda. Nie chcę popsuć tego wszystkiego, trochę za dużo. Już maluję kolejne partie lasu. Wzięłam troszeczkę takiej ciemniejszej zieleni oraz czarnego. Staram się wyostrzyć już w tym momencie niektóre szczegóły krajobrazu. Robię takie drobne, ciemniejsze zarysy. Oj! Kamera z telefonu niestety nie chce ze mną współpracować i zmienia mi obraz. Zamiast rozszerzonego robi taki poziomy, więc muszę sobie tu jakoś, moi drodzy, radzić. Jeszcze o jakiś papierek. Za chwilę będę musiała to zdjąć.
tej chwili używam czarnej farby. Tu już są takie bardziej ostrzejsze zarysy. Moi drodzy, mniej więcej tak to wygląda. Ja tutaj troszeczkę zrobiłam więcej szczegółów. Dodałam czarnego tu w tych okolicach, tak tu przy końcówce, na samym dole. I poczekam, aż to wszystko wyschnie. Następnie polakieruję, włożę w ramki i pokażę Wam efekt końcowy. Jestem też ciekawa, jak Wam wyszło. Super byłoby, gdybyście wysłali jakieś fotki dla mnie ze swojej pracy. Zielony kolor jest niezwykle piękny i soczysty i ma wiele odcieni. My kojarzymy go z naturą, spokojem, harmonią. Jest on również symbolem szczęścia. Na przykład czterolistna koniczyna jest właśnie w tym kolorze. To również kolor zdrowia, energii, żywotności. Przebywanie w pokoju z zielonymi elementami sprzyja nauce, obniża stres. Wielu utożsamia ten kolor z dobrobytem, bogactwem. Przecież banknoty, zwane zielonymi czy też sałatą, są właśnie w kolorze zielonym. Tą barwę wykorzystują również firmy sprzedażowe w komunikacji wizualnej, aby kojarzono je z dobrobytem, zdrowiem, zwierzętami i naturą. Jaki z tego morał, moi drodzy? Należy otoczyć się zielenią. Zatem sprawdźcie sobie taki na przykład zielony obraz, bo być może przyniesie on dla Was szczęście i dobrobyt oraz zdrowie. Oczywiście taki obraz możecie kupić u mnie. Zapraszam zatem do mojej wirtualnej galerii na Instagramie, Facebooku czy TikToku. Obiecałam Wam opowiedzieć krótko o tym, skąd wzięła się porcelana. Co to właściwie jest ta porcelana? Jest to najszlachetniejszy rodzaj białej ceramiki. Została wynaleziona i po raz pierwszy wyprodukowana w Chinach w VII wieku. Porcelana jest wyrobem o bardzo dobrych właściwościach izolujących, jest również wytrzymała na czynniki mechaniczne i chemiczne i oczywiście jest termoodporna. Dawniej była bardzo trudno dostępna, dziś na szczęście powszechna. Wracając do historii powstania porcelany, to przywiózł ją do Europy Marco Polo w 1298 roku. Była ona bardzo droga, droższa nawet od srebra, więc jedynie bogaci ludzie mogli sobie na to pozwolić, aby ją posiadać. Zainteresowanie nią było bardzo silne, ale dopiero w XVIII wieku opracowano jej technologię produkcji w Europie. Prace nad produkcją porcelany odbywały się w Dreźnie i Miśni. Twardą, białą porcelanę wyprodukowano w 1709 roku i rok ten jest traktowany jako początek europejskiej porcelany. August Mocny w 1710 roku przeniósł fabrykę z Drezna do Miśni, dając początek sławnej na cały świat miśnieńskiej fabryce porcelany. A oto parę niezwykłych ciekawostek związanych z porcelaną, które pojawiły się wraz z jej przybyciem do Europy. Przede wszystkim dawniej wierzono, że porcelanowe naczynia rozpadają się w kontakcie z trucizną i dlatego chętnie jadali na nich władcy, którzy obawiali się swych wrogów. Za porcelanowy serwis można na przykład było stać się właścicielem kilku wiosek. Dosyć ciekawe i jednocześnie osobliwe. Ja myślę, że to właściwie niezwykły, piękny produkt. I oczywiście mam kilka porcelanowych kubków i filiżanek w swoim domu. A także wiele talerzy porcelanowych, na których podaję właśnie posiłki. Zastanawiam się, a właściwie jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie jakieś porcelanowe cudeńka w swoim domu. Jeśli tak, to moi drodzy, proszę,
Dajcie znać, podzielcie się tym. Kochani, za chwilę test porcelanowy. Jak odróżnić porcelanę od fajansu? Przede wszystkim wyroby porcelanowe są dość cienkie i lekkie, ale mimo to trwałe. Główna różnica pomiędzy fajansem a porcelaną tkwi w jakości. Porcelana jest ceramiką najwyższej klasy, a fajans niższej. Jeśli chcielibyśmy sprawdzić, czy zakupiona ceramika jest z porcelany, to jeśli postukalibyśmy w naczynie, wówczas wyda ono czysty, dość melodyjny dźwięk. Możecie zrobić sobie sami w domu taki bardzo prosty eksperyment. Zapalcie świecę albo ewentualnie weźcie zapalniczkę. Bądź po prostu jakieś źródło światła. Na przykład, no co to może być? Może jakaś mała, niezbyt duża lampka. Weźcie też do ręki naczynie, które chcecie sprawdzić i po prostu połóżcie je nad ten strumień światła, nad płomień świecy, czy też nawet nad zapałką. Wówczas porcelana przepuści łunę światła i zdecydowanie będziecie widzieli, że robi się jasna, naczynie się robi jasne i jakby przebija światło. I to będzie prawdziwym dowodem na to, że macie do czynienia z porcelaną. Dodatkowo na oryginalnych wyrobach porcelanowych powinny również znajdować się oznaczenia, logotypy czy też grawerunki wykonane przez producenta. Moi drodzy, to chyba byłoby na tyle o porcelanie w tym odcinku i nawet dość dużo. Kochani, ja generalnie zrobiłam ten test tej porcelany, ale tego tak naprawdę nie widać na wideo, ponieważ no musiałabym mieć jakiś taki silny strumień światła. Ja osobiście doskonale widzę różnicę pomiędzy fajansem, czy też tą gorszą ceramiką, a pomiędzy porcelaną. No, ta filiżaneczka śliczna, którą kupiłam na Pchlim Targu u mnie tutaj w mieście, w Mińsku Mazowieckim. Ona naprawdę przebija to światło, właściwie można powiedzieć, że ona jest praktycznie przeźroczysta. Ma również sygnaturę. Spróbuję tutaj pokazać. Może słabo widać, ale coś tam widać. To samo jest tutaj też z tym kubkiem. On też ma tutaj swoją sygnaturę. Natomiast no, to jest zwykła ceramika, co prawda piękna, bo wspaniałe ma tutaj wzorki, takie, które ja uwielbiam. No ale no, nie udało mi się pokazać, ale możecie sobie sami ten test zrobić i on naprawdę jest wiarygodny. No, o porcelanie to chyba już tyle. Dziękuję, że wytrwaliście do końca, że piliście ze mną kawę. Smaczna. No i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Już sobie zaplanowałam, że będziemy malować abstrakcję. A właściwie ja będę malować abstrakcję. Pokażę Wam, jak maluję swoje ulubione róże akrylami na płótnie. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ale żeby nie przegapić kolejnego odcinka, koniecznie zalajkuj i zasubskrybuj. I naprawdę ja będę szczęśliwa, jeśli zostawisz jakiś miły komentarz. To co? Buziaczki i do zobaczenia.